Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Gość ITV. Tym razem jest z nami pan Jacek Gruszczyński. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie Jacku, jeśli chodzi o Pana postać, to słowo klucz w zasadzie nie jest jedno, bo to i sport, i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zanim jednak sięgniemy do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania, którego ilustracje widoczne są na naszym stoliku, chciałabym Pana wypytać o wątki prywatne, żeby Pan przybliżył swoją osobę naszym widzom. No, jak Państwo wiecie, nazywam się Jacek Gruszczyński, jestem nauczycielem wychowania fizycznego tutaj w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. Pracuję tutaj od 14 lat jako nauczyciel wychowania fizycznego. Związany jestem także ze sportem tutaj w gminie, jestem gminnym koordynatorem do spraw sportu. Zajmuję się sportem w gminie, koordynuję szkolne rozgrywki, jestem także speakerem, prowadzę różne imprezy sportowe, a także mecze i siatkarek, które grają w drugiej lidze. I naszych piłkarzy, którzy aktualnie są w czwartej lidze i mam tą przyjemność prowadzenia właśnie tych spotkań, które odbywają się i w hali sportowej w Siewierzu i na obiektach sportowych Przemszy Siewierz. Prywatnie też jakiś sport dominuje w Pana życiu? Aktualnie już nie, ale tak, jestem cały czas związany, bo i kiedyś byłem piłkarzem Przemszy Siewierz, grałem tutaj, grałem również w innych klubach. Jestem trenerem siatkówki także, trenuję dzieci w piłkę nożną, także to już jest tyle związane, już aktywności może mojej coraz mniej, ale cały czas mocno związany z tym wszystkim, przez to też cały czas w ciągłym ruchu. To bardzo ważna informacja. Jeśli chodzi o te kilkanaście lat bezpośredniego kontaktu ze sportem na terenie miasta i gminy Siewierz, czy jest jakiś moment, jakieś wydarzenie, które utkwiło Panu szczególnie w pamięci i wiąże się z jakimiś skrajnymi emocjami? Wiele jest takich sytuacji, bo już jako niesportowiec, ale cały czas będąc styczności z tym sportem tutaj w gminie, gdzie zakładem uczniowski klub sportowy Jedynka, gdzie zaczynaliśmy od najniższego poziomu, szkoliliśmy dzieci. Ten klub teraz jest w drugiej lidze. Pamiętam momenty, kiedy awansowaliśmy z czwartej do trzeciej ligi i z trzeciej do drugiej. To były naprawdę wielkie emocje, bo to gdzieś to dziecko urosło nam w rękach bardzo mocno. Podobnie z Przemszą, która po wybudowaniu nowego stadionu, który tutaj powstał, Przemsza zaczęła grać w A-klasie i później były kolejne awanse z klasy do klasy okręgowej i z klasy okręgowej do czwartej ligi. To były naprawdę wielkie emocje, bo bardzo mocno jestem z tym związany tutaj z Siewierzem i nie powiem, że nie przeżywam tego emocjonalnie. Wiemy, że ogromna feta na rynku, bo to były dwa historyczne sukcesy, jeśli chodzi o siewierski sport. A czy jeśli chodzi o pracę zawodową, pracę nauczyciela, tu udało się, mówiąc kolokwialnie, wyprodukować jakiegoś zasłużonego sportowca w ciągu tych kilkunastu lat pracy już zawodowej? Nawet kiedyś tak żartowaliśmy, że moim uczniem był tutaj piłkarz, który strzelał bardzo ważne bramki dla Przemszy, dalej jest piłkarzem Rafał Majchrowski. Ja także prowadzę tutaj w szkole zajęcia szkółki piłkarskiej w zeszłym sezonie z rocznikiem 2008. Taki spory sukces to był dla nas, dla rodziców, dla mnie jako trenera, gdyż na 28 zespołów na Śląsku zdobyliśmy trzecie miejsce w Pucharze Deichmanna. To była także turniej w formie ligi, na koniec którego zdaliśmy trzecie miejsce. Naprawdę no niewiele nam zabrakło, żeby awansować do finału ogólnopolskiego. Ale to jeśli chodzi o ten niedawny sukces sportowy, to bardzo dużo. A takich mniejszych na pewno było bardzo dużo, wiele związanych ze sportem szkolnym i ze sportem tutaj naszych młodych siatkarzy i siatkarek. Jeśli chodzi o infrastrukturę sportową w Siewierzu, tutaj obserwujemy ogromny rozwój w ciągu ostatnich kilku lat. To jest pomocna forma ku temu, aby rozwijać sport w gminie? No, oczywiście, że tak, bo myślę, że taką bazą sportową, jak mamy w gminie Siewierz, to możemy być dumni w całym kraju, bo te stadiony, które mamy i klubów piłkarskich i te wszystkie obiekty rekreacyjno-sportowe czy Orlik przy zamku w całej gminie i teraz powstały tutaj przy szkole kompleks sportowy, to bardzo rozwija. Te dzieci ciągną do tego, mają okazję, mają warunki do tego, aby rozwijać swoje umiejętności, nawet jeśli chodzi w aspekcie czysto rekreacyjnym. Oni mogą przyjść, pograć w piłkę, pograć w koszykówkę, w tenisa ziemnego. Mało gdzie jest taka okazja, żeby za darmo korzystać z takich obiektów.
przez to oni również zlepiłem się do szkółek piłkarskich, bo naprawdę w naszej gminie podejrzewam, że nawet wiem, ponad setka dzieci w młodzieżowych drużynach piłkarskich. Tutaj w klubie siatkarskim również około 40 dziewcząt trenuje piłkę siatkową. To jest bardzo dużo. Oni w wolnym czasie mają czas na to, żeby ten czas spędzać aktywnie, jeśli tylko pogoda dopisuje. No właśnie, ja chciałam zapytać o to, o co tutaj chodzi. Chyba nie o sukcesy, prawda? Tylko jak mamy możliwości takiej formy spędzania czasu, to chyba tak, same te obiekty przyciągają do tego, aby uprawiać na nich sport. No, my, patrząc 20 lat temu, nie mieliśmy takiej okazji. Graliśmy na boiskach, które teraz patrzymy z przymrużeniem oka, które pozarastały trawami. Tych bramek już tam prawie nie widać. One są gdzieś przy lesie, gdzieś przy starych obiektach, a teraz naprawdę aż czasami, nie ukrywam, że też często gram, czy są to turnieje amatorskie w piłce nożnej, czy w piłce siatkowej, zawsze z dużą przyjemnością biorę w nich udział, mając okazję właśnie pograć na takich obiektach sportowych. Powoli zmierzając już do końca tego wątku sportowego, chciałam wypytać o ten pierwszy moment, kiedy pan stwierdził, że sport to jest ta droga, którą chce pan kroczyć w swoim życiu. Nie, no to już od najmłodszych lat byłem związany ze sportem. Już tak jeszcze wracając do wątku prywatnego, to mam brata bliźniaka, w którym zawsze rywalizowałem o wszystko. To była od piłki nożnej, szachy, tenis stołowy. Jako młodzi sportowcy rywalizowaliśmy wtedy, no nie było innych aktywności. Internet, o tym człowiek nawet nie myślał, komputer, telefon, także tak ten sport towarzyszył nam od samego początku. Pamiętam, że pierwszą piłkę chyba dostaliśmy na 5 urodziny, już toczyliśmy boje niczym Barcelona z Realem Madryt, tyle emocji nas wywoływały. No i później jako uczeń szkoły brałem udział w zawodach, grałem tutaj w drużynie LKS Przemysza Siewierz w Trampkarzach, w juniorach, później w drużynie seniorskiej. I przez ten czas byłem związany ze sportem. Wiadomo, jak to robiłem, to już chodząc do liceum wiedziałem, że raczej chcę być z tym sportem związany już przez całe życie, bo jednak gdzieś to zakorzeniło się we mnie, jest we krwi, mam ducha rywalizacji sportowej, a jest to bardzo pozytywne. Więc zdecydowałem, że będę studiował na Akademii Wychowania Fizycznego i tak też to się spełniło. Studia skończyłem, rozpocząłem pracę w szkole i z tym sportem cały czas jestem związany. A sport to zdrowie, więc warto promować aktywność fizyczną. Oczywiście, w każdej tak postaci. I zachęcam oczywiście do tego, aby cały czas aktywnie spędzać czas. Ta aktywność w pańskim działaniu przejawia się również już od wielu lat w wątku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja odkąd pamiętam, to tutaj właśnie na terenie miasta i gminy Siewierz, zawsze z tym tematem był pan związany. Proszę opowiedzieć, od kiedy się zaczęła przygoda i w jakiej formie jest właśnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? Jeśli chodzi o moją działalność, to były gdzieś lata 94-95 rok. Wtedy pamiętam, że chodząc do liceum w Siewierzu już był taki mały zalążek tego sztab. Byliśmy wraz tutaj z grupą rówieśników, wolontariuszami. Zbieraliśmy pieniądze na terenie miasta i gminy Siewierz. To był taki pierwszy początek tej działalności z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Później już pracując w szkole, pełniłem funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego i wiadomo, wraz z uczniami wpadliśmy na pomysł, że akurat była nisza w naszym, zabrakło tego organizatora i stworzyliśmy taki w naszej szkole, jeszcze to był Zespół Szkół w Siewierzu, pierwszy sztab tutaj przy naszej szkole. Początkowo oczywiście delikatnie, pomalutku, mieliśmy tylko sztab, nie robiliśmy żadnej imprezy okolicznościowej, tak na początek. W następnych latach już ta impreza troszkę nabrała takiego rozpędu, więcej ludzi się zaangażowało i tutaj począwszy od dyrektora Zespołu Szkół w Siewierzu pana Rafała i burmistrza miasta i gminy Siewierz pana Zdzisława Banasia, jeszcze wtedy pamiętam zastępcą burmistrza był pan Tomasz Sadłoń. Wraz z nimi tutaj stworzyliśmy finał na rynku, tak jak w każdych miastach, aby ci ludzie mogli przyjść w tym wyjątkowym dniu, móc zalicytować różne gadżety, móc pomóc, móc się pobawić troszkę w tym zimowym dniu, bo jest to naprawdę miliony ludzi wychodzą akurat i chcieliśmy, żeby w Siewierzu też nie zabrakło tego akcentu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jakim jest koncert i światełko do nieba.
z roku na rok coraz większy rozmach dla nas, dla naszej telewizji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w zasadzie finał, to też było ważne wydarzenie. Ja przypomnę Państwu, że wtedy kilka lat temu po raz pierwszy transmitowaliśmy wielogodzinne wydarzenie z Siewierskiego Rynku, zakończone zresztą sukcesem, rozmowami z mieszkańcami. No i przed nami 14 stycznia, tak, bardzo ważna data. Co wtedy? 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. My jak zwykle już od ponad 2 miesięcy już podejmujemy tutaj działania związane z tym finałem. Naprawdę co roku będzie dużo się działo, będą wolontariusze, będzie koncert, będzie można pomóc. Szczegóły proszę koncertu. Co się wydarzy na scenie? Rozpoczynamy od godziny 16:00, oczywiście Orkiestra Dęta z Siewierza, następnie występy dzieci, młodzieży z terenów miasta i gminy Siewierz. Oni będą mogli zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Następnie będzie kapela biesiadna z Kromowa. Ona tutaj troszkę rozgrzeje atmosferę. W międzyczasie oczywiście będziemy licytować koszulki, gadżety, wszystkie, które dostaliśmy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będziemy mieli loterię. Będą nagrody do wygrania, które pozyskaliśmy od sponsorów. A na koniec o 19:00 będzie zespół Disco Dance André. Oni tutaj myślę, że rozgrzeją już publiczność do czerwoności, będą wszyscy się dobrze bawić. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo ludzi. Zachęcam do tego Państwa, by pojawili się Państwo w niedzielę 14 stycznia na rynku w Siewierzu od godziny 16:00. Będziemy grać bardzo głośno. O 19:30 jeszcze będziemy mieli konkursy z nagrodami, a o 20:00, jak to w zwyczaju w całym kraju i u nas tego też nie zabraknie, światełko do nieba, także wielki finał naszej akcji w Siewierzu. To będzie 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia, tak jest. Przed nami tutaj kilka gadżetów, jak Pan wspomniał, orkiestrowych. Przede wszystkim chyba najważniejsza sprawa to puszka. One zawsze są specyficznie oznakowane. Wiem, że organizacyjny komitet orkiestry zawsze dba o to, abyśmy mieli pewność, że puszki, do których wrzucamy, to są orkiestrowe puszki. Na co warto zwrócić uwagę tym razem? Proszę o tym opowiedzieć. Tak, no jak zwykle każdy identyfikator, każdy wolontariusz będzie miał identyfikator, taką puszkę, serduszka. Do takich puszek w tym roku 26 finał dla wyrównania szans w ratowaniu noworodków, tegoroczny finał. Także takie puszki będą mieli wolontariusze, oni będą mieli serduszka, identyfikatory. To jest sztab Siewierz. I tym będą oni się wyróżniać w tym dniu. Są bardzo kolorowe, tak jak wszystkie plakaty i wszystkie informacje, które są związane z tym 26 finałem. Także do takich puszek w tym dniu tylko będziemy wrzucać pieniążki, do czego oczywiście zachęcam Państwa. Mhm. Co tutaj mamy? Mamy puszkę, o której powiedzieliśmy, mamy koszulki. Pozwoliłem sobie przynieść kilka gadżetów, które będziemy mogli licytować na naszej scenie. Będą to przerwy między koncertami, my będziemy mieli kilka wyjątkowych, to mamy naprawdę niewiele tego. Jedynymi posiadaczami będą te osoby w Siewierzu takich koszulek. Każda jest inna, nie mamy ich wiele, ale będziemy chcieli je sprzedać, wylicytować za oczywiście jak największą kwotę. Jest też tak, że mamy 2 egzemplarze wyjątkowej książki. Co w tej publikacji? Zastanawiająca jest obszerna forma. Przypomnę, w tamtym roku orkiestra wydała również książkę na 25 finał. To było pod tytułem Opowiedz mi swoją historię. Bardzo ciekawa książka opisująca 25 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym kraju. Nie tylko, bo orkiestra, wiem, już gra na całym świecie. Także tam były różne naprawdę historie ludzi, którym sprzęty zakupione przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ratowało życie. Ci ludzie już teraz są dorośli, oni wiedzą, że ten sprzęt im uratował. Oni działają, także naprawdę bardzo wzruszająca to była książka i tym rozpędem w tym roku jest ta książka, Nieoczywista układanka polska. Jest to taki, mogę powiedzieć, alfabet polski, troszkę na poważnie, troszkę żartobliwie, który naprawdę wyśmienicie się czyta. Ja miałem okazję już troszkę przejrzeć tą publikację, więc będzie można nabyć 2 takie książki, również wylicytować u nas na scenie, na rynku w Siewierzu. Zachęcamy, unikatowe egzemplarze, zresztą coroczne gadżety orkiestrowe są unikatowe, bo to kolejne wcielenie, kolejny finał.
No, moi drodzy Państwo, czeka nas nie lada wydarzenie na siewierskim rynku. Jak co roku, wiele atrakcji. Ja jeszcze chciałam wypytać, ilu mamy wolontariuszy w tym roku? W naszej gminie mamy 50 wolontariuszy. Myślę, że to wystarczająca liczba. Tak co roku właśnie obijamy się około tej liczby. Gdzie będzie można ich spotkać? Mam nadzieję, że wszędzie. Mam nadzieję, że wszędzie dotrą. Oni będą na ulicach tutaj Siewierza i okolicznych miasteczek, pewnie okolice kościołów, tutaj sklepów, centrum naszego. Wiem, że od 16 już będzie również będą skarbonki już na rynku w Siewierzu. Tam bezpośrednio też będziecie mogli wrzucić, jeśli wcześniej nie będziecie mieli okazji. Ale oni od wczesnych godzin porannych będą już krążyli po Siewierzu właśnie z puszkami, z identyfikatorami, z serduszkami. Myślę, że każdy, kto będzie miał tylko ochotę wrzucić, na pewno będzie miał gdzie. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie Jacku. Było mi niezmiernie miło powrócić do tych pierwszych chwil z Wielką Orkiestrą i tego, jak zaczynała się też i pana droga sportowa. Naszym gościem był pan Jacek Gruszczyński, człowiek orkiestra, można by było rzec, bo sportowiec i koordynator sportowy, i kierownik, szef sztabu orkiestrowego w Siewierzu. Ja bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami i zapraszam na kolejne spotkania z gośćmi telewizji i TV Region. Również dziękuję.